No, słyszy pan, jak krzyczą, to przyjdzie. Nie, ale żandar mówi, że jest wynika, tak, bo nie mogę. No wszystkich nie, ale nas. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Sławomir Ziębiński, no przekazuje wam dokumentalny film z uroczystości 98. rocznicy powstania Monarchii Wojennej. Dzisiaj jest prezydent Duda, ma nominować jednego, awansować na kontradmirała jednego oficera. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Później będzie składanie kwiatów pod pomnikiem. Dzień dobry panu. A pan jeszcze na tych uroczystościach? Kontradmirał też, ale polskie drużyny strzeleckie. Witam. Gratuluję. Proszę pana, no niedawno dostałem na 100 listopada awans. A może pan powie, pan służył w manacji wojennej oczywiście. Owszem, byłem w tej jednostce, baterii, w której właśnie służyli dzisiejsi księża i awansowani. No dzisiaj awansowani będą księża. Tak. A dlaczego księża? Dlatego, ponieważ... Tym państwowym. Chwileczkę, przerwa. Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Złym przejdziem wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Ski od Poznania, i proszę, dał nam krzyknie ratowania, wrócił się za morze. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marci cały zapłakany, karabany. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. No, zaraz. Dokończymy teraz rozmowę z panem. Może pan się przedstawił w ogóle? Pan jestem przedstawił. Czerwiński Józef, stopień marynarki wojennej, komandor. Komandor. No. No i pan powie coś o tych księżach, bo nasi widzowie by chcieli wiedzieć. Właśnie. Ja byłem w tej jednostce, w której oni służyli jako marynarze. Aha. Z tym, że byłem zastępcą... Zwykli marynarze. ...tej jednostki, komandora Fursewicza. A dlaczego oni służyli w tej jednostce? Bo o co chodziło? A, bo to... Oni byli klerykami, tak? Proszę? Wcześniej byli klerykami. Byli...
coś tego. Alumnami i powołani zostali do wojska dla odbycia służby wojskowej. Aha, za to, żeby nie uczyli się tam na studiach? Tak, tak. Tych na, tak uczelni, na uczelni kościelnej. I wzięli ich do marynarki wojennej. Do baterii artylerii nadbrzeżnej. I oni byli pod pana komendą? Tak. Aha. No i jak się sprawowali ci alumni? Bardzo dobrze. Na jakich okrętach służyli? Na okrętach. Aha, czyli na lądzie. To była bateria artylerii nadbrzeżnej. Artyleria, a rozumiem. Tak. Czyli co, ładowali działa? Ładowali. Strzelali? Nie za często, ale też. Też trzeba było. No i dzisiaj oni są awansowani do jakich stopni? Do stopnia porucznika. Do stopnia porucznika, rozumiem. Podporucznika, tak? 50-lecie zakończenia służby. Może pani podpowie. Tak, ja podpowiem, bo może mi dość trudno mówić. Ja rozumiem. Tak. To pani mąż jest. 50 lat od momentu zakończenia służby wojskowej. Księża, którzy służyli jako alumni w 25. baterii artylerii stałej na Westerplatte, otrzymali stopnie podporucznika. Odbyło się to na Świętojańskiej w kolegiacie. A kiedy to było? To było dzisiaj. Dzisiaj było. Pan minister Macierewicz wręczył nominację. Wszystko odbyło się bardzo uroczyście. No i żałujemy, że pana tam nie było. Nie zdążyłem. Ja nie mam samochodu. Od razu na awaria, mam po samochodu. Prostu wszystko zobaczyć. No dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę. A jeszcze może pani powie, kto mówił? Przedstawi się pani. Elżbieta Sadzyńska. Żona pana? Tak, komandora. I rzecznik prasowy. I rzecznik prasowy z tak. Marynarki Wojennej? No tak, bo my pracujemy obydwoje społecznie. I męża między innymi, też ponieważ rzecznik. On pełni różne społeczne funkcje. Aha. I potrzebuje pomocy w tym względzie. Rozumiem. A gdzie pan teraz działa aktualnie? Co pan robi? W jakich organizacjach? Jestem przewodniczącym Rady Krajowej Synów Pułku. O, bardzo dobrze. A ja panu powiem. Może teraz z panem tu porozmawiam razem. Sławomir Ziembiński jestem. Proszę pana, ja dostałem awans 11 pod pomnikiem w Warszawie 11 listopada. O, bardzo pan prezydent Duda składał kwiaty i pan Jarosław Kaczyński też. Ale ja dostałem awans od generała Grudzieńskiego, bo ja działam w Strzelcach Polskich. O. Proszę pana, i zostałem mianowany dowódcą morskich drużyn strzeleckich, które ma za zadanie tworzyć. O, pięknie. I więc bardzo chętnie z panem będę współpracował. Zgadza się pan? Chętnie. No to bardzo dziękuję. Może jakieś kontakty do sana z panem. Teraz zobaczę. Dobra, ja filmuję dalej. Przepraszam pana. Mógłbym pana tutaj przeprosić, bo ja chciałem tu kamerę postawić. Nie żeby... mamy. Ale tu napiszemy. Proszę. Telefon napisze. To telefon ja panu powiem, co jest. Strzeleckimi to my mamy do czynienia w Warszawie. Ale w Warszawie jest generał Grudziński. No to jest mój dowódca. Ja teraz dostałem awans za kąt admirała. Mamy znajomego generała Ruszczyńska. To jest generał. No tak, ale generał Grudziński. To jest generał.
To świat jest mały. Niech panowie stoją, przepraszam. Podobieństwo udzielające. Do komendanta. Czuję się. Ja tu mogę trochę też tak. Jako cywil banda. Tak, w tym dniu. Poznaję. Stacja Sław. No u nas działa Bractwo Pirackie, RP. W tym dniu 29 listopada świętowane z okazji z rozkazu utworzenia Marynarki Polskiej w dniu 28 listopada irytuje mnie strasznie chamskie głosy kodu, który... A jest tu kod? Jest kod i pięści się zaciskają z tej irytacji, żeby zaprotestować. Aha. Niestety, może gdybym nie był w mundurze, to może bym i tak zrobił. Natomiast mundur... Nie wypada. Nie wypada, gdyż ten mundur utożsamia się z drugą Rzeczpospolitą i z epoką, która... Aha. Polacy szanowali się nawzajem. Nie tak jak wtedy, tak jak dzisiaj. Panie, jak mówię, proszę księdza, tak? Bo dobrze mówię? Ksiądz porucznik, no to teraz trzeba no niestety mówić stopniami. Ksiądz porucznik, może ksiądz porucznik powie, jak to się stało, że ksiądz został w manalce wojennej. Powołano mnie wtedy, kiedy powołano kleryków z różnych seminariów do wojska, to właśnie ja trafiłem do marynarki wojennej. To ksiądz? Wtedy tym alumnem był. Wtedy byłem alumnem, proszę. 50 lat temu właśnie zostaliśmy powołani do wojska. I co? I potem wyszliście i dalej poszliście dalej uczyć się w seminarium. Wróciliśmy, mimo że zamierzenia były inne. Tych, którzy nas powoływali. Rozumiem, ale teraz jakby kontynuował pan to bycie w manalce, dalej pan nosi mundur, mimo tego, że został księdzem. Mimo, że jestem księdzem, ale skoro jestem porucznikiem marynarki, no to właśnie jestem mundurzem marynarki. Nastąpiła kontynuacja, ale to było zaraz po tym manalce, wtedy, kiedy już wyświęcony został ksiądz, czy później? Nie, no w marynarce odsłużyłem służbę wojskową, tak? Zasadniczą służbę wojskową. Wróciłem do seminarium, skończyłem studia, tak? Zostałem kapłanem. I wtedy? Do marynarki z powrotem? Nie, do marynarki z powrotem nie. Teraz jestem na diecezji, pracuję jako ksiądz. A której diecezji? Można wiedzieć? Diecezji radomskiej. W Radomiu? Tak, w Radomiu jeszcze. A ksiądz w ogóle gdzie się urodził? A urodziłem się w ziemi świętokrzyskiej. A, czyli nie z nad morza. Nie nad morzem, ale od wojska co roku przyjeżdżam nad morze, bo to mnie jakoś tak bardzo pociąga i miejsce, które bardzo lubię, to znaczy tutaj właśnie wybrzeże i woda, która ma właśnie różne właściwości. Dlatego tutaj jestem. Życzymy zdrowia. A teraz ksiądz może coś powie, bo ksiądz też jest z tej ekipy, która została powołana do marynarki wojennej ze studiów w seminarium. Jesteśmy powołani właśnie z przedmówcą. Może ksiądz się przedstawi. Ksiądz Piotr Kierlej. A z parafii? Parafia Zajezierze koło Dęblina. Dęblin jest po jednej stronie Wisły, a Zajezierze po drugiej. Ja wstępowałem do wojska
służby zacząłem w Szaganiu 4 listopada 1964 roku. Powołani dostaliśmy w imieniu księdza biskupa Jana Krantego Lorka. 20 nas zostało powołanych. Rozwany nas po całym kraju. Ja służyłem w okresie militarnym w Szaganiu. I po okresie militarnym przenieśli mnie, okazało się, że kolegów, do jednostki nad morzem Wisłoujście. Mówi się Wisłoujście, te Stogi. To ja tam mieszkam na Stogach akurat. Odbyliśmy tam 2-letnią służbę. Najpierw przez 6 miesięcy nie mieliśmy nad broni, tylko były szkolenia polityczne. Oczywiście. Znaczy, może zadam pytanie, przepraszam, że przerywam, proszę księdza. Dlaczego władza was zabrała z tego seminarium? O co jej chodziło? Chcieli wam przerwać, żebyście nie byli księżmi, czy o co to chodziło? To były czasy komunistyczne. No ja tak. Walka z Kościołem przybiera różne formy i my znaleźliśmy się tutaj jako młodzieńcy pomiędzy młotem a kowadłem. Wtedy młodzieńcy? Tak, no wtedy młodzieńcy. I to była decyzja przeciwko Kościołowi skierowana. Okazuje się teraz, dowiadujemy się, że cóż było w wojsku kleryków w tym czasie od 64 roku, a przedtem pojedyncze przypadki, a od 64 roku do 1970, bodajże 9 roku. W 78 był wybrany Jan Paweł II. Tak. I potem... To ile was było w tych szeregach wojskowych? Nas było 74. Kleryków? Tyle? Marynarzy, kleryków wtedy. 74. A były jeszcze wtedy dwie jednostki. W Szczecinie i w Koopola. Rozumiem. Koopola. I to było jednostka właściwie Ludowe Wojsko Polskie, a dla nas była jednostka karna. Dobrze, a ksiądz powie, ile z tych 74, tak? Tak. Potem dalej kontynuował studia i został księżmi. 60, bodajże 4. 60, już tylko 10 nie poszło już dalej tą drogą powołania kapłańskiego. Tak. I teraz taki gest dziękuję jest z strony obecnych. Dziękuję za to, żeśmy odbyli tę służbę jako coś nie jako powinność, tylko jako karnie. Przerwana służba, studia. Czy nie żałuje ksiądz tej służby w Manasy Łynnej? Czegoś doświadczył ksiądz? To jest ofiara złożona dla Polski i dla Kościoła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, mogę pana troszeczkę przeprosić, bo chciałem tu kamerę postawić jeszcze na chwilę. Ale teraz jest to, co ja mam. Ale jeszcze raz. 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 Ale jeszcze raz
Ale dobrze. A jak on to ma? I to ty na wstyd. I to jeszcze i zawsze ich puszczą na sam przód. Konstytucję. Dupę nie sobie wsadzą, oni wiedzą. Ja mówię, nie krzyczą chleba, tylko konstytucji. Tak. Chleba. Jak jest z jedną, proszę pani, przeprowadzili wywiad, to ona nawet nie wiedziała, po co ona jest z tego kodu. Co to jest konstytucja, co to jest trybunał. Bo ważna jest konstytucja, no, ale nie kosztem. No niech pan zobaczy. Oczywiście, oczywiście, no, kot musi tu swoje krzyczeć. I jest kot obecny. Przepraszam bardzo, przepraszam. Przepraszam, Pomorska Telewizja Narodowa. Przepraszam. Panie prezydencie, zależy nam na tym, aby Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odzyskał godność. To zależy tylko od pana. W tym momencie, przez najbliższe lata, to zależy tylko od pana. Oczekujemy zaprzysiężenia prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczekujemy, że spełni pan swoje obietnice z kampanii wyborczej, że nie będzie pan notariuszem rządu. Brawo. Notariusz! 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 Kolejny pododdział to pododdział dywizjonu okrętów bojowych. Prowadzi porucznik Piotr Cim. Następny pododdział dywizjonu okrętów podwodnych. Prowadzi kapitan marynarki Zbigniew Palec. Trybunę zbliża się pododdział dywizjonu okrętu wsparcia. Prowadzi porucznik marynarki Maciej Kulka. Już teraz za późno, bo nie ma miejsca, ale już wychodzimy. Ale nie chodzi o to, bo tam błyskawicę chciałem zrobić orkiestrę. Ale już jest za późno, nie ma organizatorów. Pododdział dywizjonu zabezpieczenia hydrograficznego marynarki wojennej. Prowadzi kapitan marynarki Daniel Pader. Pododdział Komendy Portu Wojennego Gdynia. Prowadzi komandor podporucznik Paweł Wiśniewski. Pododdział Morskiej Jednostki Rakietowej. Prowadzi komandor podporucznik Marcin Majkowski. Przepraszam. Oddział 43. Batalionu Zaferu. Prowadzi kapitan Przemysław Borkowski.
przywitać. Uroczystość dobiega końca pod błyskawicą. Pozdrawiam Pomorska Telewizja, wasz fotoreporter, kontradmirał korsarskiej floty Polski Drużyny Strzeleckiej Sławomir Ziemiński. Dziękuję. Panie Przewodniczący, zakończenie uroczystości.